Dzień dobry. Kolejna obrona grafiki WSE przed nami. Tym razem broni się pan Artem Obruchew. Recenzentką pracy jest pani doktor Dorota Jędruch, promotorami pani doktor Kinga Blaszka i pan magister Simon Genew. Będzie to wyglądało w ten sposób, że za chwilę zaprezentuje nam pan swoją pracę. Potem wylosuję dla pana dwa pytania, jedno ogólne, drugie specjalistyczne. Padną również pytania z komisji, następnie zostaną odczytane recenzje. Po recenzjach pana poprosimy na zewnątrz na chwilę celem naradzenia się co do oceny. Zaprosimy pana z powrotem i ogłosimy wynik. Tak to będzie wyglądało. Jeżeli jest pan gotów, może pan rozpoczynać prezentację. Dzień dobry. Nazywam się Artem Obruczew i chciałbym zaprezentować swoją pracę, a mianowicie pitch do kontynuacji gry Blair Witch w klimatach legend wschodniosłowiańskich. I zacznę od genezy projektu. Przede wszystkim to było za osobiste zainteresowanie konceptowaniem. Ta dziedzina, która najbardziej mnie interesuje obecnie w sztuce. Grafiki komputerowej ogólnie i dawne zainteresowanie folklorem słowiańskim. Również ja zauważyłem, że biorąc pod uwagę filmy, różne gry, i które są osadzone w klimatach takich pogańskich, to najczęściej to są spotykane skandynawskie i bardzo rzadko są spotykane słowiańskie klimaty, więc tutaj też stwierdziłem, że to byłby dobrym powodem na rozpoczęcie tego projektu. Więc w celu określiłem stworzenie pięciu konceptów postaci, czterech konceptów lokacji oraz ilustracji promocyjnej osadzonych w klimatach legend wschodniosłowiańskich. I zacząłem analizę konkurencji. Tutaj wziąłem pod uwagę cztery projekty: Leszy, Blackbook, Witcher i Jagę. Od razu powiem, że nie udało mi się znaleźć takich w 100% odwzorowanego folkloru słowiańskiego i żeby to był gatunek horroru. Black Book trochę przypomina, ale tam tylko takie są jakby zarysy tego. Nie jest przedstawiony folklor w pełni. Więc tak. I na podstawie tego wszystkiego powstało takie założenie. Wśród konceptów ja stwierdziłem, że będzie zaprojektowana Baba Jaga, będą Koścień Nieśmiertelny, Rusałka, główny bohater i Leszy. Wśród lokacji będą Kurhan Słowiański, dom Baby Jagi i wnętrze domu, czyli pokój Baby Jagi i bagno, plus ilustracja promocyjna. I zacznę omawiać. Mniej więcej wygląda proces tak samo w każdej pracy. Czasami ja tam zmieniam swoją metodę tworzenia projektu, ale zawsze jest ten sam, jakby ta sama metoda, że zaczynam od ogółu do szczegółu. Więc pokażę to na przykładzie Baby Jagi. I tutaj przede wszystkim ja zaczynam od tworzenia takiego moodboardu. Tutaj ja za pomocą takich haseł symbolicznych notuję sobie skojarzenia, które od razu mi przychodzą do głowy, jak ja myślę o Babie Jadze. Tam, że ona tam ma kościaną nogę, tam jest ślepa, je dzieci, tam w lesie żyje. I potem przyglądam inspiracje. Tutaj najważniejsze dla mnie jest jakie już powstały rozwiązania. Tutaj chciałem zobaczyć, najważniejsze dla mnie było, zwracam uwagę na jakie rozwiązania były udane, jakie były nieudane. Na przykład ja mogę coś tam zapożyczyć, jakieś ciekawe elementy w już istniejących konceptach. Albo czego lepiej nie robić, na przykład. Dalej, kiedy już to wszystko zbadałem, przeszedłem ten cały research. Zaczynam już taką pracę praktyczną i tworzę takie pierwsze szkice. I tutaj po prostu szukam najlepsze rozwiązania i w kształtach i w ogólnym pomyśle. Sobie przeglądam, które najbardziej
zaspokaja moje potrzeby, tam oczywiście opierając na ten moodboard, który wcześniej wspomniałem. Wybrałem tutaj jedną opcję i przeszedłem od razu do zaawansowanego szkicu i renderingu. Światłocień tutaj zwykle nie robię dokończony, dlatego że na dalszym etapie, kiedy będzie kolorowanie, ja już uwzględniając kolory, kolory światła, otoczenie, które też wpływają na kolory obiektu, już w podstawowych kolorach, kiedy jest postać, już dokończam ten światłocień. I tutaj już taka bardziej monotonna praca idzie. Tutaj ja pracuję ze szczegółami. Dodaję jakieś charakterystyczne elementy dla tego konceptu, które by mogły jakby wzbogacić narrację wizualną. Plus tutaj się miałem taką sytuację, która rzadko się zdarza. Ingerowałem w sylwetkę postaci na bardzo późnym etapie. Zwykle ja staram się to wszystko na początku zrobić, żeby już z tym się nie bawić. I tutaj dodałem takie gałęzie z tyłu, na których tam powiesiłem takich noworodków, które tam zrobiły takie przerażający, okropny klimat dla tej Baby Jagi. No i tworzę taką planszę, gdzie umieszczam sobie nazwę opisu, nazwę konceptu opis, moodboard, może jakieś powiększenie robię w razie potrzeby i również elementy, atrybuty, które towarzyszą postaci. No i mniej więcej tak to wygląda. Tutaj są zoomy, powiększenia, tak mniej więcej wygląda w przybliżeniu. Tutaj jest kosz, tutaj zrobiłem takie drzwiczki dla tego koszu latającego, żeby ona mogła sobie wchodzić, wychodzić. O, tak by było najlepiej. I tak, następna postać to jest koścień nieśmiertelny. To jest taki stary czarownik, który panuje w świecie zmarłych. To taki słowiański Hades, powiedzmy. I on tam posiada umiejętność według opisów, że on się zmienia w kruka. W różnych legendach jest przedstawiany w różny sposób, jako na przykład król w zamku, albo może być uwięziony na przykład w jaskini i tam też błaga, żeby go ten uratowali. Ja stwierdziłem, że tutaj łączę te pomysły razem i u mnie wyszedł mi taki kościół, który jest uwięziony i jednocześnie na tronie siedzi. A przewijam. Może się zacięło? Właśnie to samo robię cały czas. O, to pewnie z internetem może jakiś problem jest. Ale robię dosłownie to samo, co robiłem przedtem, po prostu kółkiem przewijam. Mhm, dobrze. Taką wygląda. Tutaj w przybliżeniu pokażę, jak pracowałem z twarzą. Było dość ciekawe, bo chciałem pokazać za pomocą ekspresji tych kresek jego złość. Jaki on jest zły. Tutaj w zbliżeniu można zobaczyć jego ciało. Tutaj dodałem mu taką kamizelkę od po zabitym pracowniku budowlanym, którego on zdążył zabić. Dodałem tą kamizelkę przede wszystkim dlatego, że mi się spodobały te pasy, które odbijają mocno światło, więc jak uwzględniać gameplay gry, kiedy na przykład bohater chodzi sobie po lesie, świeci latarką, to te, przede wszystkim, co od razu odbije światło, to są te pasy. No i może w taki sposób na przykład spotkać się z tą postacią. Więc tak. Następna postać to jest leszy. No to jest leśny duch, bóstwo, chroniące las od niechcianych gości. On według opisów tak naprawdę może się zmieniać dosłownie we wszystko. On może być lasem, może być drzewkiem, może być jakimś
zwierzęciem, albo w wiatr się zmieniać. Najczęściej on jest jako spotkany jako nieprzyjazna postać, czasami on tam może pomóc, według legend. W moim projekcie natomiast ja stwierdziłem, że ja zrobię taką neutralną postać, która nie będzie ani po stronie głównego bohatera, ani po stronie antagonistów i ona będzie od czasu do czasu towarzyszyć głównemu bohaterowi, tam opowiadać jakieś mu historii, tam o Babie Jadze, jakieś dowcipy. No i chciałem zrobić taki, pokazać go takiego głupkowatego, leniwego, który sobie się chodzi po lesie, bawi się, jest takim duchem lasu, tylko w takiej postaci w mojej wersji. Więc tutaj, żeby pokazać, że on jest leniwy, pokazałem, że wracając do swojego oryginalnego kształtu sowy, ja to pokazałem wcześniej, on nie chciał do końca się zmieniać w swój oryginalny kształt i tutaj gdzieś widać, że pióra nie wypadły, źrenice do końca się nie ukształtowały, taki normalny stan. Też po wyrazie można zaobserwować jego stan. Tutaj są zabawki, którą dla siebie znalazł w lesie, a mianowicie takie śmieci, które mogą ludzie zostawić. No i on sobie po prostu przypiął to do szyi i chodzi zadowolony. Tutaj sowa, mam zbliżenie na sowę. Następny koncept to jest dom Baby Jagi. I tutaj bardzo, bardzo ciekawa praca była przy tym koncepcie, dlatego że fajnie było wymyślać jego funkcjonalność, że co, gdzie ona będzie robić, dlaczego. I tutaj zacznę od budki takiej obserwacyjnej na samej górze, ona jest. Tam ja miałem takie założenie, że ona będzie, tam są pokazane, umieszczone anteny telewizyjne i ona będzie sobie tam siedziała, oglądała telewizję, żeby być na bieżąco, żeby w razie czego jakoś planować swoje morderstwa w lesie, coś w tą stronę. Zrobiłem miejsce dla lądowania koszu, gdzie ona będzie lądować. No i zrobiłem takie dodatkowe wejście, mimo tego, że ten domek mógłby teoretycznie przysiąść sobie, żeby ona mogła zejść, albo ktoś tam zejść z tego domku, to dodałem dodatkowe wejście do tego domku między tymi nóżkami. Według mnie to wzbogaciło ogólny wizerunek, plus stworzyło taki efekt UFO. Jakby też mogła być scena na przykład taka w grze, że porywa cię UFO, tylko tutaj nie UFO, a druga wyjegi. Tutaj są zbliżenia na to. Tutaj po prawej stronie widać generator, taki, który produkuje prąd oczywiście, żeby to wszystko działało, było popięte na benzynie. Tutaj są zbliżenia na dach. Widać takie deseczki, po których ono sobie się przemieszcza od jednego boku do drugiego domu. Następna lokacja to jest bagno. Funkcja bagna według moich założeń była taka, że chciałem zrobić taką przejściową lokację, która by prowadziła do domu Baby Jagi. Wytłumaczę dlaczego. Zrobiłem taki rodzaj przynęty, nie jest za bardzo oczywisty, ale jak na tym się zastanowić, to bohater, jak będzie, będąc na tej lokacji, zobaczy lampki, które podpięte pod prąd. I to powinno go, mnie by to bardzo dziwiło, bo to działa na prądzie, a skąd ten prąd się wziął? Oczywiście pójdzie szukać źródła. I wzdłuż tego kablu w końcu napotka na ten domek. Tam, gdzie będzie czekać Baba Jaga na niego. Nie może być jakaś akcja. Więc tak, tutaj są zbliżenia, tutaj zabity jeleń. Działa. Tutaj jest łódź rozbita, jakieś opony. Następna lokacja jest tak zwana ilustracja promocyjna, która w moich założeniach tak, miała taką nazwę. Tutaj chciałem pokazać Kościeja w akcji. Czyli ja zrobiłem tak, że on nie będzie się zmieniał w kruka, a będzie tylko rozkazywał krukom coś robić. No i tutaj właśnie jest ta scena, gdzie on rozkazuje krukom kogoś zaatakować. Nie widzimy kogo, może to głównego bohatera, może jeszcze kogoś. Ale też jednym z powodów powstania tej pracy chciałem poćwiczyć tworzenie takiego efektu kamery nocnej, jakby ona nagrywa to, w jaki sposób. Też musiałem przeanalizować, jak to działa, jak nagrywają te kamery, w jaki sposób powstaje obraz. No i tak to wygląda. Zbliżenia oczywiście.
tutaj kruczki i pokój. Mamy pokój Baby Jagi. Tutaj chciałem pokazać, główną narrację to, że chciałem pokazać, że Baba Jaga je dzieci i ona jest okrutna i w jaki sposób ona w ogóle to wszystko robi w swoim domku. Tam, gdzie oczywiście ona najwięcej czasu spędza. No i tutaj przede wszystkim wpadłem na taki pomysł stworzyć takich w słoiku zabalsamowanych noworodków na półce, na półkach. Plus pokazałem miejsce, gdzie ona robi jakąś czynność. Na przykład po lewej stronie przy stole ona tam coś robi z tym mięsem, z tymi zwłokami. Może tam jest, tutaj nie widać tego za bardzo, ale pod stołem jest lodówka, do której ona, w której ona może przechowywać jakieś na przyszłość kawałki. Na przykład po prawej zrobiłem taką miskę metalową, gdzie ona może jakieś niezbędne części wyrzucać. No i ogólnie chciałem po prostu pokazać, że tutaj ona robi to, tutaj robi to, jakieś tutaj zabawki jeszcze, które na podłodze jest plastikowy samochód, którym ona tam może zachęcić jakieś dzieci z nią pójść na przykład. No tak. To są oczywiście zbliżenia na to. W takich słoiczkach to jest. Zbliżenie na łóżko. Tutaj właśnie to trochę widać lepiej. I tak, główny bohater. Jest ze wszystkich tych konceptów jest dość nudna, według mnie. Praca, dlatego że. Ale chciałem ją wziąć, dlatego że, żeby u. Dla utrzymania wspólnej części narracyjnej i fabularnej. Ja chciałem, żeby to był ciąg, żeby ten sam bohater, który miał problem w grze Blair Witch, tam gdzie on miał styczność z wiedźmą z Blair i próbował przeżyć, przetrwać, to tutaj znowu ma ten sam problem, tylko już Baba Jaga jest. Więc tutaj po prostu się zastanowiłem nad strojem, jego ubiorem, jak on będzie ubrany. Tutaj po prostu wykorzystałem swoje własne rzeczy, które ja bym ubrał na taką podróż turystyczną. No i pokazałem taką scenkę, gdzie rozbił, ten się stał wypadek autobusowy. On tam przeżył, tylko on. Okazał się w gąszczy lasu, no i musi przeżyć i sam sobie radzić. To jest zbliżenie na niego, takie uszkodzenie. Następna postać to jest szutówka. W północno-ruskiej tradycji tak nazywano rusałki. I najczęściej ona opisywana jest jako naga z długimi włosami i cały czas wykonuje tą samą czynność, czyli czesze włosy. Cały czas siedzi obok jakiegoś zbiornika wodnego. I tutaj wpadłem na taki pomysł, żeby... przypomniało mi się, że meduza z mitologii greckiej właśnie ma takie, zamiast włosów ona miała węży, ale takie nieposłuszne, które cały czas się poruszają. Ja pomyślałem, że to by było świetnym pomysłem połączyć to i to od razu mi uzasadniło, czemu ona czesze te włosy. W sumie oni mogli też paść na jakąś taki pomysł, tworząc te legendy. Czyli te włosy cały czas się przeplatają, cały czas się poruszają i ona cały czas się zajmuje tym, żeby wyczesać znowu z powrotem. I to od razu mi uzasadniło, w dodatku to bardzo dodało dynamiki dla całej postaci, ponieważ ona jest naga tutaj zastanowić się nad ciekawym rozwiązaniem postaci. Nie było dużo opcji, więc skupiłem się na tych włosach. I oczywiście chciałem też pokazać, że ona jest ładna i przerażająca jednocześnie. To ja pokazałem w takich pustych oczach. Zrobiłem też takie gadzie oczy, które łączą od razu ją z wodą, bo oczywiście ona jest powiązana z wodą. Jak coś, jak widzi jakieś zagrożenie, to od razu ucieka do wody i się ukrywa tam. Tutaj są zbliżenia na zwłoki wędkarza. I tutaj była okazja, żeby wykorzystać źródła muzealne. Wtedy ja wykorzystałem grzebień staroruski z Muzeum Rostowskiego i na podstawie tamtego grzebienia stworzyłem ten, który Państwo widzą. I następna okazja to jest kurhan słowiański. To jest miejsce, gdzie Słowianie chowali zmarłych. Na początku próbowałem stworzyć tą scenę w 3D, ale mi się nie podobało, bardzo mnie to ograniczało. Potem zrezygnowałem z tego, zacząłem szkicować znowu w 2D i już powstała obecna praca, którą Państwo widzą. No i tutaj się skupiałem przede wszystkim
przy kompozycji pracowałem, tutaj używałem dynamicznej symetrii przy pracy z tym konceptem i skupiałem się na oświetleniu, czyli jak działa przejście ciepłe światło do zimnego koloru. To było dość ważne dla mnie i nieoczywiste. Musiałem przez takie ćwiczenie przejść. Tutaj za pomocą kolorów próbowałem osiągnąć różne efekty, różne klimaty. Powstały takie cztery prace. Właśnie one mi pomogły zrozumieć bardziej, jak działa kolor, jak działają przejście, jak między sobą komunikują te kolory. No i powstała ta praca. Tutaj są zbliżenia, wrócę do tego. Jak tutaj na przykład te pomarańcze przechodzą przez fiolet i potem idą już do takiego niebieskiego bardziej koloru. Takie mniej więcej sprostowanie. Tak to wygląda. Tam w oddali widać wysokiego napięcia linie. Jako nawiązanie, że my wciąż jesteśmy we współczesnym czasie. Też śmieci tam były. Tutaj. Jakieś tam buteleczki. Reklamówki. I ostatnia praca, którą ona nie było, jej nie było w założeniach, ale bardzo mi się chciało zrobić splash art, więc stworzyłem to, tą pracę i tutaj takim głównym moim założeniem było stworzyć taką trochę zdenerwowaną Babę Jagę i chciałem pokazać to w taki bardzo dynamiczny sposób, za pomocą ekspresji, za pomocą emocji, za pomocą skośnych linii, żeby to wszystko było takie napięte, taka energia była. No i tutaj widać, że ona tam czaruje jakieś swoją magię, próbuje tam, nie wiem, może kogoś zamordować, albo coś jej się nie spodobało, ale tak to mniej więcej wygląda. Splash art ogólnie pokazuje postać w akcji. Czyli mamy jakiś koncept art, już wiemy, jak to wygląda ta postać i na podstawie tego tworzymy splash art. Tutaj są zbliżenia akurat, możemy zobaczyć, jak wygląda emocja tam, tutaj rączka i takie podsumowanie. Więc ogólnie to powinien być GIF, ja mogę potem osobno pokazać ten GIF, ponieważ w PDF-ie on nie otwiera. Wykonany autora, mogą Państwo tutaj zobaczyć, nie jest przeze mnie wykonany, przez artystę 3D. I po prostu tutaj można zobaczyć, że w sumie moje koncepty się sprawdzają, ponieważ ten artysta, on jedno pytanie mi zadał podczas tworzenia tego modelu, tylko jak wyglądają te gałęzie z tyłu. Ja wtedy po prostu mu za pomocą kreseczek pokazałem, jaki to ma kształt. Ale ogólnie on pracował sam, tylko opierając wyłącznie się o mój koncept i według mnie wyszło właśnie o to, o co mi chodziło. I na podstawie tego mogę stwierdzić, że moje koncepty mogą się sprawdzić przy tworzeniu jakiejś gry komputerowej, jak najbardziej. No i mogę powiedzieć, że wykonałem wszystkie założenia. Nawet mam jedną pracę, której nie planowałem zrobić. No i nauczyłem się wielu rzeczy. Bardzo trudno mi szły otoczenia. To jest dla mnie najtrudniejsze. Postacie były o wiele łatwiejsze. No i to by było na tyle w sumie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakby pan wyłączył prezentację, to wtedy wrócimy do...
Dziękuję bardzo. Wylosuję panu pytania. Z pytań ogólnych pytanie piąte. Omów krótko wymowę symboliczną, działanie na odbiorców oraz zastosowania w grafice użytkowej trzech wybranych barw. Uwzględnij ich oddziaływanie w różnych kulturach. Tak, więc zacznę od czerwieni. W Europie to jest uznawane za symbol silnej władzy. Natomiast międzynarodowe to jest dość intensywny i kolor, który może być kojarzony z miłością, krwią albo przemocą. W Afryce Południowej jest to kolor żałoby. Też może być to jako kolor ostrzegawczy, na przykład znak stop, albo może na przykład z komunizmem w ogóle się kojarzyć. Zieleń to jest dobrobyt, relaks, spokój. W grafice użytkowej jest wykorzystywany dla oznaczania na przykład produktów eko. Natomiast w Azji Północno-Wschodniej jest kojarzony z niebezpieczeństwem. I niebieski to jest według statystyki najbardziej ulubiony kolor na świecie. On jest bardzo uniwersalny, więc go wykorzystują na przykład w tablicach informacyjnych, gdzie jest najważniejsza treść. On nie wywołuje aż takich emocji, więc nadaje się dla tej funkcji. Też może oznaczać świeżość, na przykład w grafice użytkowej na butelkach wody aktywnie używają tego koloru, żeby pokazać tą wodę, świeżość. W hinduizmie jest kojarzony z wojną, natomiast w Azji i samym południowo-wschodniej, to znowu jest, to jest kolor żałoby. I to tyle by było. Dziękuję bardzo. Pytanie specjalnościowe. Co to jest focal point w kompozycji? Tak więc, focal point to jest takie miejsce w kompozycji, w pracy, na które twórca chce zwrócić uwagę widza. Jest, najczęściej to jest najważniejsze miejsce, aby osiągnąć ten efekt focal pointu, są różne metody osiągania tego. Możemy używać linie naprowadzające na przykład, możemy używać kontrast. Możemy używać kontrast też barw, czyli mamy zimną pracę, focal point będzie jakiś punkt ciepły. Albo światłem, jakieś rzucać plamę światła, jak ja to zrobiłem na przykład w Kurhanie. Na Kurhan rzuciłem światło księżycowe, żeby zwrócić na to uwagę. Za pomocą poziomu detalu też. W focal pointie zwykle jest więcej detalu, natomiast w reszcie pracy jest mniej detalu. No i za pomocą tych różnych metod osiągamy ten punkt właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytania od komisji. Dzień dobry, Dorota Jędruch, miło mi pana poznać. Znam już pana w wersji takiej papierowej, a teraz mam okazję pana też zobaczyć i posłuchać. Chciałam pana zapytać o taką rzecz. W jaki sposób, jakimi środkami formalnymi, narracyjnymi grafik może uzyskać w odbiorcy wrażenie strachu? Wrażenie strachu. Więc tutaj ja prowadziłem analizę. W jaki sposób to można uzyskać? Są różne totalnie sposoby. Na przykład w grze my mniej jesteśmy ograniczeni. Kiedy tworzymy grę, to możemy tam wykorzystać jakieś pojawiające się nagle elementy, które mogą nas przestraszyć. Natomiast tworząc koncepty, my nie mamy tej możliwości i tutaj na przykład na przykładzie Baby Jagi ja stworzyłem kontrast narracyjny, czyli niby Baba Jaga, ona tam w koncepcie jeszcze się uśmiecha, a ona ma za plecami zamordowanych noworodków, jeszcze powieszony w taki brutalny sposób. Więc to jest taki jeden element z wielu jako kontrast narracyjny. Też najczęściej analizując te takie dzieła, które są z gatunku horror, to najczęściej można zaobserwować, że ludzie się boją rzeczy, które nie są naturalne dla nas i jakby albo rzeczy jakieś są połączone w bardzo nienaturalny sposób, jeszcze taki brutalny w dodatku. No to też ja wracam do tego kontrastu narracyjnego.
No i to by było tyle w sumie. Tak. Dziękuję. Pytania od promotorów. Ja chciałam nawiązać do tego, o czym pan wspominał na początku swojej prezentacji, dlatego że rzeczywiście słowiańszczyzna nie jest tak popularnym tematem w popkulturze, zwłaszcza w grach. Początkowo zainteresowania koncentrowały się na głównie mitologii greckiej i rzymskiej, później zwiększyło się zainteresowanie mitologią nordycką. Jak pan myśli, jakie specyficzne cechy tych potworów i postaci zwierzeń słowiańskich mogą zainteresować współczesnego odbiorcy? Co one takiego mają, czego nie ma mitologia nordycka, grecka, rzymska, co mogłoby trafić do odbiorcy poza naszym kręgiem kulturowym? Czyli jakie mogłyby mieć potwory cechy charakterystyczne, różniące się? Mogłyby zainteresować odbiorcę, który się z tym wcześniej nie zetknął. Czy ma coś takiego, czego nie ma mitologia nordycka mówiąca w grach, w popkulturze, w serialach? Jeśli odnosić się do, na przykład do potworów jako na przykład koścień śmiertelny albo ta Baba Jaga, ogólnie mówiąc, one są dość podobne do siebie, te wszystkie potwory. Nawet żmij Gorynycz jest taki smok, on ma trzy głowy, on ze słowiańskich legend pochodzi. On też podobny do zachodnich wersji tych potworów, więc tutaj mi się wydaje, że na przykład w przypadku Baby Jagi ona ma taką wyraźną cechę jako kosz, której nie mają. Zwykle w kulturze zachodniej wiedźma lata za pomocą miotły i tyle, a tutaj Baba Jaga używa kosza, siedzi w nim i lata. I więc takie w pojedynczych elementach to może się różnić, mi się wydaje. Niech mi pan opowie, co jeszcze chciał pan, żeby tu było, a się nie znalazło pod względem konceptów w fazie początkowej, co odpadło? Były jakieś inne pomysły na lokacje czy postacie? Czy planowałem coś, a w końcu tego nie zrobiłem? Tak. Mi się wydaje, że nie. Po prostu uważam, że za mało czasu miałem. Też tutaj jest taka uwaga, że też bardzo wolno pracuję. Więc i chciałbym oczywiście więcej zrobić. Na przykład dodatkowy pokój u Baby Jagi, bo ten domek jest dwupiętrowy. Oczywiście można by było sobie zaprojektować, jak wygląda drugi pokój, jak wygląda budka z wewnątrz. To też jest bardzo ciekawe. Więc tutaj w zasadzie, jak się zastanawiałem nad tym, to o czym mnie pan zapytał, to zawsze ten sam problem miałem, że po prostu chcę więcej pokazać, mam więcej rzeczy do opowiedzenia, do przekazywania i no, ale to można w nieskończoność robić, więc. W postaci nie było na początku coś jeszcze, kogo ktoś jeszcze? Nie miałem. To są wszystkie, tak, które tak, tak, od razu. Dobrze, dziękuję. Jako pomysł był jeszcze ten, ta postać, nie wiem jaką polską ma wersję nazwy, mieszka w bagnie, taki wodzinoj po rosyjsku, wodnik, tak, wodnik tak, tak, właśnie, wodnik. Miałem taką opcję, ale no, powstrzymałem się. Dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo. To zapraszamy pana na chwilę na zewnątrz. Recenzje, dobra, tak, przepraszam. To może pani recenzent. Dziękuję bardzo. Ja też od razu powiem na początku tej recenzji, że pan tutaj teraz prezentując nam powiedział coś takiego, bardzo mi się chciało zaprojektować i to jest coś takiego, co ja czuję w pana tekście i w pana pracy. To znaczy, że rzeczywiście ma pan jakąś radość z projektowania tych postaci, wymyślania ich, nadawania im jakichś jeszcze takich dodatkowych cech i wydaje mi się, że one bardzo żyją w pana głowie. Znaczy mają jakąś osobowość, coś panu też mówią, podszeptują i jakby są takie bardzo żywe i bardzo prawdziwe. I myślę, że dlatego my je jakoś tak kupujemy, tak? I ja myślę, że ja się ich trochę rzeczywiście boję, więc tutaj też jak
jakaś weryfikacja, szczególnie tej strasznej Baby Jagi, takiej rozplaszowanej, więc jest to jakaś weryfikacja też na pewno. Ja tutaj się czepiałam troszeczkę jakichś szczegółów w mojej recenzji i proszę się tym jakoś tak strasznie nie przejmować, bo to są naprawdę szczegóły. Mianowicie piszę tutaj, że pana treść jest zgodna z tytułem, napisana poprawnie, z odpowiednią terminologią w zakresie podjętego tematu, a także tych rozważań, które dotyczą mitów wierzeń słowiańskich, branych pod uwagę uwarunkowań historycznych. Na docenienie zasługuje sprawne omówienie zagadnień z literatury rosyjskojęzycznej, to dla nas jest szczególnie bardzo ciekawe. Wątpliwości budzi sposób zdefiniowania kręgu kulturowego, do którego odnoszą się inspiracje. To znaczy, raz czytamy o mitologii słowiańskiej i tu jakby sugerowałoby to też od pana odwołania do książek o mitologii polskiej, chociażby, znaczy jakby związanej z terenami dzisiejszej Polski. Gdzieś pisze pan o terminologii wschodniosłowiańskiej mitologii, a gdzieś z kolei o terenach północnej Rosji. W związku z czym nie mamy jakby dodefiniowane, skąd pochodzą te postacie tak dokładnie. I tego mi tutaj troszeczkę brakowało. Nawet jeśli autor czerpał inspiracje z różnych źródeł, powinno to być jakoś wyjaśnione, na przykład w bardziej rozbudowanym wstępie, bo faktycznie w tej części wstępnej nie ma takiego jakiegoś wyjaśnienia terminologicznego. Jeżeli pan będzie chciał odpowiedzieć, to za momencik, dobrze? Skończę tylko. Opis procesu projektowego jest kompletny i przekonująco skonstruowany. Problem projektowy jest bardzo interesujący, dotyka zarówno próby zmierzenia się z narracją horroru jako gatunku. I tutaj i w filmie, i w grze to jest też dla nas bardzo, dla mnie bardzo ciekawe, jak i bogatym światem wierzeń dawnych Słowian. Ważnym aspektem projektu jest próba połączenia świata postaci zaczerpniętych z mitologii, przy czym odwołuje się pan do takiego pojęcia archaiczność i my tak do końca nie wiemy, co ono też oznacza. I tutaj też jakby brakowało mi takiej definicji, jakiegoś takiego jasnego stwierdzenia, co to jest archaizacja czy archaiczność ze współczesnością, wskazując, że takie przeplatanie czasów i stylistyk jest aktualnie bardziej wyrazistą tendencją niż próby jakiejś rekonstrukcji historycznej. Omówienie otoczenia projektu zostało przeprowadzone bardzo przekonująco, z odwołaniem do licznych przykładów. Zaletą pracy jest przybliżenie produkcji rosyjskich. Zabrakło natomiast szerszego odwołania do wyjściowej gry, której miał dotyczyć projekt. Tego mi tutaj rzeczywiście bardzo mocno brakowało. Czyli tego jakby produktu oryginalnego, od którego pan wyszedł w swoich rozważaniach. Projekty postaci oparte zostały na bardzo szerokim materiale źródłowym. Jego dobór i sposób kształtowania charakterów jest przekonujący. Charakterystyki postaci z mitologii słowiańskiej czyta się z ogromnym zainteresowaniem. Tak jak mówię, wręcz z jakimś takim poczuciem, że one są takie dość realne. Sposób, w jaki autor reinterpretuje ich wizerunki, jest przekonujący, ale też po prostu ciekawy w lekturze. Dużą zaletą projektu jest bardzo świadome wykorzystanie historycznych detali, jak staroruski miecz czy grzebień. Projekt prowadzony jest konsekwentnie, a wyrażone w części analitycznej i założeniach projektu cele zostały przekonująco zrealizowane. Opis grupy docelowej jest niezwykle ogólnie skonstruowany. Nie do końca da się określić zatem, czy projekt spełnił założenia dla tej grupy. Tak? Czyli nie jestem w stanie powiedzieć, czy pan dotarł do grupy, którą pan zdefiniował, ponieważ ona nie jest specjalnie szczegółowo zdefiniowana. Autor przekonująco gra w swoich konceptach z narracją gatunku, wprowadzenie elementów podkreślających grozę, przedstawienia w konwencji horroru, plamy krwi, postaci wisielców itd. oraz z narracją filmową, na przykład imitacja nocnego widoku kręconego kamerą z ręki. Projekt wprowadza autorskie reinterpretacje formalne postaci znanych z mitologii, unika stylizacji bajkowych czy widocznych w prezentowanej analizie otoczenia uproszczonych form nawiązujących do filmu animowanego. Sięgając po pojęcie archaizacji, autor buduje interesujący świat, pozostający poza czasem, jednolity stylowo i logiczny. Wielką zaletą projektu jest świadomość znaczenia szczegółów, wprowadzenie licznych elementów pozornie drugoplanowych, które nigdy nie są przypadkowe, użyte celowo, budują nastrój i mają wywołać emocje w widzu. Wydaje się, że propozycja radykalnej zmiany atmosfery oryginalnej gry mogłaby być zbyt daleko idącą propozycją dla deweloperów tytułu. Tutaj już odnoszę się do kwestii tego możliwości wprowadzenia na rynek tego pana projektu. Natomiast pomysł stworzenia gry opartej na reinterpretacji tradycji słowiańskich w konwencji horroru może być ciekawą propozycją rynkową. I tutaj też od razu państwu powiem, że odpowiadając na pytanie pana Simona, że też wartością tych słowiańskich mitów jest to, że te postacie są bardzo bliskie natury, że one kryją się w lasach i rzeczywiście nadają się jakby do horroru, dlatego że one są taką niespodzianką widzianą bardzo mocno w relacji z naturą.
Projekt ma pewne walory edukacyjne, wprowadza wiedzę o mitologii słowiańskiej do popkultury, bazując na solidnej wiedzy i szerokim wyborze źródeł. Zaletą projektu może być także promocja wiedzy o mniej znanych w świecie zachodnich mierzeniach dawnych Słowian. Zaprezentowany jest bardzo starannie. Tutaj jakby nie mam żadnych uwag do pana portfolio, jest bardzo interesujące i widać, że jakby ono funkcjonuje już jako portfolio takie, które można prezentować. I to taki ogólna uwaga, mankamentem pracy jest moim zdaniem bardzo lakoniczny i niepogłębiony opis grupy odbiorczej, a także mało wnikliwa analiza relacji między proponowanym projektem a oryginalnym produktem. Wartością jest opis procesu projektowego, umiejętność korzystania ze źródeł historycznych, przekonująca prezentacja procesu projektowego oraz bardzo wysoka jakość artystyczna i formalna projektu. Pan chciał coś powiedzieć o tej wschodniosłowiańskiej osobie. Więc jeśli chodzi o źródła, z których korzystałem, tak, tam były kilka źródeł polskich i to one były stosowane na początku, wtedy, kiedy ja dopiero definiowałem dla siebie te postaci i to był taki, nawet to w celu researchu ja używałem, zobaczyć, jak jest definiowana Baba Jaga na przykład w źródłach polskich i czasami widziałem, że faktycznie, dobra, one się prawie w całości się zgadzają z, na przykład ze źródłami rosyjskimi. No i tutaj uwzględniałem te źródła po prostu dlatego, że nawet bardziej dla siebie, żeby zobaczyć, jak tam definiują, jak tutaj. I to jest bardziej taki edukacyjny moment. Słowiańska to jest mitologia odnosząca się do ludów tych konkretnych terenów. I zabrakło mi też tej definicji, co to znaczy archaizacja, pana zdaniem. To jest dosyć kluczowe. Mogę tylko powiedzieć, że archaizacja to po prostu przede wszystkim było dla mnie trzymanie się na najważniejszych cech tych postaci, żeby nie odbiegać od tego, że mogę traktować to trochę tam w swój sposób, ale żeby trzymać się rdzenia tego pomysłu, tych postaci. Dla mnie to było. Dziękuję. Tak, ja tutaj zgadzam się z większością tu uwag. Czytanie procesu projektowego było fascynującą podróżą po pana skojarzeniach, poszukiwaniach i próbie pogłębienia tych postaci. Punktem wyjścia byli dla pana bohaterowie znani z wierzeń słowiańskich, ale cały czas bardzo wyraźnie wracał pan do tego pierwotnego założenia przeniesienia ich częściowo w stylistykę współczesną i przemieszanie tych elementów z aktualnych z dawnymi. Bardzo interesujący ten opis procesu projektowego był bardzo interesujący również dlatego, że widać było, jak pan dąży do coraz większego wzbogacenia tych projektów o szczegóły, który każdy jest znaczący. Cieszę się, że pan to tak obszernie omówił podczas prezentacji i pokazał na zbliżeniach, bo są często tak drobne smaczki, których bez wyjaśnienia i przyjrzenia się głębszego nawet na pierwszy rzut oka byśmy nie wychwycili. Pokazał pan, w jaki sposób uzasadnił pan swoje decyzje, omówił obszernie poszukiwanie właściwej formy postaci, źródeł, inspiracji, środków, za pomocą których chciał pan zbudować atmosferę zagrożenia, dziwaczności, niestandardowych połączeń, co również w prezentacji zostało bardzo ciekawie przedstawione. Przeanalizował pan liczne źródła, dowodząc, że potrafi pan kreatywnie korzystać zarówno z tekstów, jak i z materiałów wizualnych różnego charakteru, dzięki czemu mamy tutaj taką esencję słowiańskości, zarówno współczesnej, nawiązanie do jakichś baraków z blachy falisty i tym podobnych elementów, jak i tej słowiańszczyzny dawnej, widocznej w nie tylko samym doborze postaci, ale także w detalu, który im towarzyszy. Rzeczywiście sięgnięcie po dzieła znane z wykopalisk archeologicznych było ciekawą próbą wzbogacenia tego o bardzo konkretne eksponaty, które również mogą wzmocnić zainteresowanie słowiańszczyzną, archeologią bardzo szeroko rozumianej naszej części Europy. Można tutaj jeszcze jako dodatkową zaletę dodać, że wykazał pan szacunek dla kultury własnej i innych, zarówno tej dawnej, jak i współczesnej. Neutralność gender też została zachowana, dlatego że tutaj wybierając potwory wziął pan pod uwagę nie tylko potwory żeńskie, ale też męskie. Zróżnicowanie wieku sylwetek też jest pewną zaletą, dlatego że zbyt często oglądamy w grach, serialach czy jakichkolwiek produktach popkultury ludzi, którzy są nieustająco piękni, atrakcyjni, szczupli i zadbani. Tutaj próba zmierzenia się również z różnymi innymi
innymi typami sylwetek. Jest dodatkowym plusem, który warto zaznaczyć nie tylko z perspektywy jakości artystycznej projektu, ale także samej poziomu koncepcyjnego. Mogę jeszcze dodać tylko, że wynikły pewne niedoróbki wynikające z pracy pod presją czasu. Dziękuję. W sumie to już wszystko zostało powiedziane. Ja bardzo krótko powiem, że tak, bardzo mi się podobała praca z panem. Bardzo to była przyjemna praca i wykorzystywał pan wszystkie możliwe terminy, żeby się konsultować, co jest też, należy chwalić taką postawę. Zdyscyplinowana, konsekwentna. I w całości skorzystał pan z tego całego czasu, żeby to wzbogacić w detal. Tak jak często naciskałem tutaj, żeby się pojawiło więcej detalu, więcej. Ja znowu na koniec powiem, że chciałbym jeszcze więcej. Szczególnie tego współczesnego, żeby się pojawiło trochę więcej. Ale już tak ten poziom jest taki, który jest bardzo zadowalający, że widzimy naprawdę, że to jest współczesne i też mamy elementy historyczne, klasyczne, etnograficzne. Jeszcze 2 miesiące temu to było biedniejsze, ale pod koniec stało się zupełnie bogate w ten detal. Spójna koncepcja, dopracowany detal, konsekwencja, zaangażowanie w pracy, wysoki poziom artystyczny i wysoki poziom warsztatu własnego, który pan jeszcze od wcześniejszych semestrów pokazał. Pan wie, że pan ma bardzo charakterystyczny styl, który będzie zarówno pana plusem, jak i minusem czasami. Plusem, bo będą prawdopodobnie, jeśli wszystko idzie super, będą pana szukać wszyscy klienci za pana styl. Właśnie, dlatego że jest taki charakterystyczny. A minusem jest taki, że czasami trzeba po prostu się dogodzić do jakichś wymagań klienta i odrzucić swój własny styl. Więc to jest taka rzecz bardzo ciekawa do dalszej eksploracji, ale bardzo charakterystycznie u pana widać tę własną stylizację. Też w innych pracach, w portfolio. Praca się wyróżnia warsztatowo, przyciąga uwagę każdego obserwatora, określa doskonałe perspektywy rozwoju zawodowego dyplomanta. Także bardzo jestem zadowolony, bardzo mi się to podoba. Jedna z mocniejszych prac na roku, w ogóle jedna z mocniejszych prac przez ostatnie parę lat digital artu. Także no, dumny jestem z tego wyniku jako pana promotor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to teraz już zapraszamy pani na zewnątrz. Udostępnienie rady. Panie Artiomie, obronił pan swoją pracę od komisji, znaczy pytania bardzo różnie, między 3 a 5. Średnią ocenę ze studiów ma pan 4,73, natomiast ocena pracy dyplomowej to jest 5 od promotorów i 5 od recenzentki. No to dziekanat panu wyliczy średnią i serdecznie panu gratuluję obronionej pracy. Tak, gratuluję. Na pewno to była praca mocna na piątkę. Jakieś tam drobne rzeczy tylko zaważyły w księdze projektu, który recenzent panu wyjaśnił. I jedno z pytań było na 3, ale ogólnie oczywiście graficznie to jest ponadprzeciętne i to jest mocna piątka. Gratuluję. Tylko pogratulować. Dziękuję bardzo.